obsługiwać. Witam Państwa, Jan Bodakowski. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Marcin Dybowski z Ruchu Kontroli Wyborów. Witam Panie Marcinie. Kłaniam się serdecznie. Panie Marcinie, mamy tylko 15 minut, więc prosto z mostu pytanie, czy wybory ostatnie parlamentarne zostały sfałszowane? Jako Ruch Kontroli Wyborów my badamy tę sprawę, ale na razie wszystko wskazuje na to, że na olbrzymią skalę te wybory zostały sfałszowane. Są liczne na to i przesłanki, i dowody w postaci tego, co zostało zgłoszone do Sądu Najwyższego. Jest ponad 1000 protestów wyborczych, ale samo to, co dzisiaj nikogo nie dziwi i nikt nie zadaje sobie pytanie, jak mogło dojść do tego, że jest podwójny wynik niemalże, jaki głosujący oddali na trzecią drogę w sytuacji, gdy jeszcze w piątek przed wyborami trzecia droga, czyli głównie PSL, miała tylko 7, ewentualnie 8%, a tutaj po wyborach ma 14%. Ja przypomnę w 2014 roku, gdzie ewidentnie były fałszowane wybory do samorządu, no właśnie PSL zgarniał chociażby na przykład w Gdańsku czy gdzie indziej w tych wielkich miastach bardzo dobre wyniki. I wtedy jakby to było oczywiste, że właśnie to jest taki sygnał jasny, przynajmniej materiał do przemyślenia, jakby powiedział Sztyrlic, że coś tutaj jest nie tak, jeśli chodzi o tak samo o frekwencję. No frekwencja zaskakująca, ale przecież wzrost frekwencji to jest właśnie dowód na fałszerstwo, jeśli jest nieuzasadniony, dziwny wzrost frekwencji, no bo powiedzmy sobie szczerze, no jeśli się dorzuca głosy, jeśli się dosypuje do urn głosy. Weźmy pod uwagę na przykład to, co się działo u Trumpa, to, co się działo w Brazylii. No jeśli wiemy, że przeciwnik ma duże poparcie, że może otrzymać dużo głosów, no to jest jasne, że jeśli chce go przegłosować, to samemu też trzeba dysponować dużą masą, że tak powiem, kart wyborczych, dużą masą takich dosypywanych głosów i wtedy to ma wpływ właśnie na frekwencję. Józef Stalin mówił to wyraźnie, kiedy nie tylko mówił, że nieważne kto jak głosuje, tylko kto liczy głosy, ale także mówił: towarzysze, najważniejsza jest frekwencja, a resztą zajmę się ja, tym, który się mógł zająć tymi wyborami, o czym mówił od samego początku, już rok przed wyborami. Przecież pan Nitras, taki młody Dzierżyński, bardzo rozpalony do różnego rodzaju działań bezprawnych, przyłapywany już nieraz na rzeczach absolutnie skandalicznych, na agresji i na działaniu, że tak powiem, przeciwko prawu, przecież powiedział już na rok przed wyborami, że oni wprowadzą do obwodowych komisji wyborczych armię swoich ludzi, którzy w cudzysłowie, dla nas oczywiście jako Ruchu Kontroli Wyborów w cudzysłowie, oni będą patrzeć, czy te wybory są uczciwie przeprowadzone. I on już rok temu mówił przed wyborami, że 50 tysięcy ludzi wprowadzą do obwodowych komisji wyborczych. Myśmy to obserwowali. Na stronach stowarzyszenie.rkw.org znajdują się takie materiały. Myśmy już tam ogłaszali przed wyborami alarm dla miasta Warszawy i mówiliśmy o tym także, jeśli chodzi o inne wielkie miasta w Polsce, słynne ze sprzyjaniu Targowicy, że nie są obwodowe komisje wyborcze obsadzone przez komitety wyborcze, tylko są obsadzane w dużej mierze przez komisarzy wyborczych, czyli przez kastę, która także deklarowała wielokrotnie i deklaruje w dalszym ciągu antypaństwowość, antypolskość. No i jest to pytanie w ogóle dla nas jako wyborców. Co państwo, co struktury państwa wobec takiej sytuacji? Dlaczego służby specjalne nie przyjrzały się panu Nitrasowi? Dlaczego jakieś tam
osoby nie zostały mu podsunięte, przed którymi on by się zwierzał, dajmy na to, z tego właśnie, co zamierza, by państwo to sprawdziło, czy rzeczywiście oni chcą faktycznie pilnować wyborów, by nie zostały sfałszowane, czy wręcz przeciwnie. I teraz, jeśli mamy w skali całego kraju prawie jednakowe zachowanie tych ludzi, którzy łamią prawo wyborcze w ten sposób, że nie wydają kart referendalnych, prowadzą agitację na terenie lokalu wyborczego, dopuszczają, zresztą w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, to też jest bardzo ważny znak zapytania nad prawdziwą funkcją, jaką i Krajowe Biuro Wyborcze, i Państwowa Komisja Wyborcza odegrały w tych wyborach i w referendum, że po 21 jest zgoda, by w wielu miejscach Polski, szczególnie w wielkich miastach, nadal trwało głosowanie, co jest ewidentnym złamaniem ustawy wyborczej, która zakazuje głosowania po godzinie 21. A jeśli nawet byłoby takie głosowanie dopuszczalne, to tylko wtedy, kiedy na przykład byłaby jakaś w danym lokalu jakaś przerwa z racji, nie wiem, braku prądu albo jakichś innych zakłóceń w trakcie głosowania, podczas głosowania dziennego, i wtedy się tam przedłuża o 15 minut, o godzinę, ale nie do samego rana. Proszę zauważyć, że Donald Tusk teraz pojechał legitymizować te bezprawie właśnie do Jagodna koło Wrocławia, gdzie było to jedno z wielu takich miejsc, gdzie ludzie głosowali tam do rana, i no przecież to są działania przestępcze, zakazane i karane przez kodeks karny, a Donald Tusk jedzie tam właśnie po to, żeby tym ludziom jakby wyrobić alibi, że nic wam się nie stanie. Spotyka się z tym szefem pizzerni, która była tam dostarczana w dużych ilościach, czyli ta pizzernia musiała wcześniej się też przygotować do czegoś takiego, do takiej akcji, że właśnie będą ludzie i będzie trzeba ich dokarmiać, i dzięki temu będzie można rozreklamować swoją firmę. No wszystko to wskazuje na to, że to były działania właśnie przygotowane, nie mówiąc już o tym, że od 2015 roku Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie i Kancelarii Prezydenta, i Sejm, i najważniejsze partie polityczne alarmowaliśmy jako Ruch Kontroli Wyborów, że na zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zamieszkania regularnie dokonuje się po prostu fałszowania wyborów poprzez wykorzystywanie tych zaświadczeń do tego, by głosować w wielu miejscach naraz. No więc jeśli mamy do czynienia z taką zorganizowaną akcją, mamy do czynienia z tym, że wcześniej jest deklaracja ze strony przynajmniej jednej partii politycznej i czołowego takiego zbolszewizowanego, że tak powiem, partyjnego przywódcy, który, przypomnę, między innymi na przykład chciał katolikom przypiłowywać ich przywileje, takiego bezwzględnego drania, i dzieje się później to i za granicą, bo mamy z wielu miejsc za granicą takie sygnały z Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, z Francji, z Niemiec, że właśnie też te komisje wyborcze dokładnie tak samo się zachowywały, nie wydawały kart referendalnych, nie wydawały albo prowadziły właśnie agitacje na terenie lokali wyborczych. I my nagle mamy uwierzyć w to, że te same osoby, które absolutnie w trakcie głosowania już pokazywały, że za nic mają kodeks wyborczy, i nagle mamy podejrzewać, że te osoby uczciwie podliczyły wyniki wyborów. Zarówno my, jak i wielu, wielu innych złożyliśmy odpowiednie zawiadomienia, podając przykłady. Tutaj przypomnę na przykład w takiej obwodowej komisji wyborczej na Mokotowie. Osoba, która dokładnie wypełniała szkolenie Ruchu Kontroli Wyborów i po prostu ręcznie notowała każdą osobę głosującą, i wynik tego podliczenia po prostu różnił się o 300 osób, o 300 głosów więcej było oddanych w urnie niż faktycznie przyszło do głosowania. Odbyło to się w obwodowej komisji wyborczej, która raptem miała do 2000 osób
głosujących, no to jeśli przemnożymy to przez wiele innych obwodowych komisji wyborczych na takim przykładzie, że w takiej jednej na Mokotowie właśnie 300 osób, niby więcej, większa frekwencja była też o te 300 osób, no to mamy cały ten właśnie mechanizm, tak? I myśmy Państwową Komisję Wyborczą o tych rzeczach przestrzegali. Państwowa Komisja Wyborcza zlekceważyła swoje konstytucyjne obowiązki, też powinna być konsekwentnie rozliczona z tego, chociażby proszę sobie wyobrazić, jeśli chodzi z kolei o protesty związane z referendum. Referendum odbyło się, można powiedzieć, nawet nielegalnie, dlatego bo Państwowa Komisja Wyborcza w cudzysłowie zapomniała ogłosić referendum, tak jak jest zobowiązana do tego, by je ogłosić, czyli poprzez obwieszczenia. W całej Polsce nie zostało wywieszone ani jedno obwieszczenie o referendum. Czyli z tego wniosek, z punktu widzenia regulacji prawnych, ponieważ regulacje prawne są na starych zasadach, to nie przez internet powiadamia się, nie przez media telewizyjne, nie przez jakieś ogłoszenia, nie wiem, radiowe, tylko przez obwieszczenia ogłasza się o tym, że będzie przeprowadzone referendum. No więc jeśli Państwowa Komisja Wyborcza nie wydrukowała i nie rozesłała ani jednego obwieszczenia, i w żadnym zakątku Polski nie zostało wywieszone na żadnym drzewie, na żadnym słupie ogłoszeniowym, w żadnym miejscu zwyczajowo, gdzie się takie obwieszczenia umieszcza, nie zostało ogłoszone, że będzie referendum, to teoretycznie można powiedzieć i praktycznie można wskazać na Państwową Komisję Wyborczą, która sama jest po uszy zanurzona po prostu w ukręcenie łba możliwości przeprowadzenia, legalnego przeprowadzenia referendum. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że obwodowe komisje wyborcze w 90 paru procentach złamały prawo wyborcze, ponieważ nie było głosy liczone tak, jak przewiduje to ustawa, tak jak nakazuje, nawet nie przewiduje. Ustawa nakazuje bardzo wyraźnie, jak miały być w tym roku liczone głosy. Otóż każdy głos miał być podnoszony do góry przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej i okazywany wszystkim pozostałym członkom obwodowej komisji wyborczej, którzy chcieliby się zapoznać z tym, jak został oddany ten głos, i dopiero wtedy miał być odłożony na odpowiednią kupkę. Nie był zakaz, istnieje zakaz już w kodeksie wyborczym liczenia głosów w grupkach. I to myśmy też w proteście bardzo jasno wskazali Sądowi Najwyższemu, że godziny logowania się obwodowych komisji wyborczych i wprowadzania danych do protokołów elektronicznych wskazują wyraźnie na to, że w żadnej prawie na całą Polskę obwodowej komisji wyborczej nie zostały te głosy podliczone w sposób nakazany przez prawo, tylko w sposób zakazany, czyli zostały złamane zasady właśnie takiego transparentności liczenia tych głosów. Znowu była sytuacja tego rodzaju, że głosy były liczone w grupkach, a my wiemy, czym to się kończy. Kończy się tym, że głosy oddawane na inne partie są po prostu zagospodarowywane, w cudzysłowie, przez tych szachrajów, którzy po prostu mają za zadanie właśnie wejść do obwodowych komisji wyborczych i po prostu sfałszować wynik wyborów. No więc to są twarde dowody. Wystarczy chcieć tylko, by Sąd Najwyższy po prostu zbadał tę sprawę zgodnie z tymi zawiadomieniami, jakie zostały skierowane do Sądu Najwyższego. Czy to zrobi? No to jest kwestia znowu tego, czy my jesteśmy w ogóle państwem z papieru toaletowego, z tektury, z czego my jesteśmy w ogóle, czy to jest w ogóle Polska, czy to jest jakiś Bantustan, czy to jest po prostu jakiś land już niemiecko-rosyjski, który ma się poddać. No i jest pytanie do tych, którzy nami rządzą, tak? Czy też tych, którzy chcą nami rządzić, gdzie i w jaką stronę oni nas prowadzą. Jeśli chodzi o te informacje, którymi dysponuje Ruch Kontroli Wyborów, to skala łamania prawa wyborczego, w ogóle nierealizowania poleceń kodeksu wyborczego, skala łamania tego właśnie nakazu liczenia i zakazu liczenia w grupkach
jest tak olbrzymia, że porównywalna może być tylko i wyłącznie do roku 2014, gdzie przypomnę jeszcze raz, właśnie PSL zdobywał takie miasta jak Gdańsk czy inne, i gdzie wtedy przynajmniej właśnie były to sygnały dla ludzi myślących o tym, że wybory zostały sfałszowane. Dzisiaj jakoś nikt o tym specjalnie nie mówi, a mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz, nagle partia, która jeszcze w piątek ledwo miała przekroczyć próg wyborczy, nagle okazuje się, że ma wynik podwójny, nie 7%, nie 8, tylko 14. No i frekwencja jest wyższa niż nawet wtedy, kiedy były te najważniejsze wybory, jakie do tej pory były, w 1989 roku, gdzie naprawdę naród ruszył do urn, żeby odsunąć od władzy Kiszczaka i Jaruzelskiego. Oczywiście naiwnie myśląc, że to jest możliwe. Tymczasem Okrągły Stół oczywiście przypilnował, żeby to było niemożliwe. No i moim zdaniem my jako Polacy nie możemy pozwolić na to, żeby ukradziono nam zarówno referendum i także, żeby ukradziono nam wybory, bo przypomnę, wzrost frekwencji i głosowanie właśnie na trzecią drogę skończył się czy to dla zwolenników Konfederacji, czy dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, czy innych nawet małych partii, które mogłyby liczyć chociażby na przykład na dotacje z budżetu, bo na przykład osiągnęłyby 3%, to te wszystkie rzeczy poszły się czochrać, a ci, którzy sfałszowali wybory, po prostu cieszą się obecnie, jeszcze jeżdżą po całym kraju i udają po prostu, że to spontanicznie nastąpiło. Dlaczego się tego nie wyjaśnia? Dlaczego Sąd Najwyższy jakby do tej pory nie rozpatrzył jeszcze ani jednej skargi? No to jest też zadziwiające. Może to być... Panie Marcinie. Może świadczyć o tym, że się poważnie zajmą sprawą, albo i nie. Panie Marcinie, nasz czas się skończył. Wszyscy wiemy, że to nie jest dziwne, tylko to jest konsekwencja tego wszystkiego, co od dekad obserwujemy. I na pewno wszelkie informacje o fałszerstwach wyborczych znajdziemy na stronach PKW i będziemy do tego tematu wracać. Nie, nie, niestety, na stronach PKW nie znajdziemy. Na stronie RKW. RKW. Tak. Stowarzyszenie rkw.org. Tak, niestety teraz już musimy skończyć. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Kłaniam się. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla twojego pupila. pupilkarma.pl. Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oscar Pfeiffer.